Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych baranów na kwiecień 2022 roku. Dla Was, drogie baranki, przygotowałam dzisiaj talię The Light Seals Tarot i będziemy nią patrzeć, jakie energie, jakie potencjały pokażą się dla Was na kwiecień. A dodatkowo, oczywiście, jak zwykle, talia życie z aniołami, będziemy patrzeć przesłanie anielskie. Ok, proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i dla wszystkich oglądających to czytanie w swoim czasie. Kochani, zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej www.tarotesme.pl. Link znajdziecie w opisie filmu. No dobrze, to zobaczmy, co dla naszych kochanych baranków. No i oczywiście dla baranków życzę wszystkiego najlepszego urodzinowo. Także dużo zdrówka, kochani, miłości, spełnienia, szczęścia. No i przede wszystkim spełniajcie swoje marzenia. To tak właśnie ukierunkowujcie się na to, czego potrzebujecie, żeby życie Wam mogło to spełniać, prawda? Także wszystkiego najlepszego, kochani. No dobrze, zobaczmy, jakie przesłanie anielskie dla baranków na kwiecień 2022 roku. Co tutaj się pokaże dla Was, drogie baranki, na ten czas? Jakie energie, jakie informacje, jakie inspiracje, wskazówki od aniołów dla Was, drogie baranki? Pewność, energia pewności. No, urodzinowy miesiąc dla Was, więc dobrze, żebyście byli pewni tego, co robicie, tego, co będziecie robić w swoim życiu, to i też drogi, którą będziecie podążać, żebyście mieli pewność. No, piękna energia tutaj pokazała się dla Was. Już czytamy znaczenie tej karty. No, to jest takie potwierdzenie też dla tego, co już robicie, że miejcie pewność, że jest dobrze. Okej, no dobra. Przekaz. Jest tylko jedno źródło pewności, moc Bożej miłości. Bądźmy pewni wsparcia ze strony naszych aniołów. Oddajmy im jak cenny dar wszelką niepewność i wahanie. Nie oglądajmy się do tyłu. To, co było w przeszłości, należy do przeszłości. Tu i teraz z mocą Bożej pewności jest naszą rzeczywistością. Wahania i wątpliwości zbyt często nie pozwalają nam na dotarcie do celu. Kiedy wątpimy, tracimy wiarę w sens istnienia. Nasze anioły proszą nas, abyśmy przestali choć na chwilę posługiwać się logiką. Tyle razy przekonaliśmy się w swoim życiu, że to, co wydaje się pewne, w jednej chwili ulega zmianie. Pozwólmy, aby logika została zastąpiona uczuciem. Bóg stworzył człowieka przez miłość do niego. Jedynym źródłem pewności jest miłość, więc wszystko, co robimy, róbmy z miłością. Pozostawmy Bogu i aniołom troskę i pozwólmy im działać. Bądźmy pewni, że ludzie i sytuacje, które się pojawiają w naszym życiu, są dla nas najlepszym doświadczeniem. Pamiętajmy, że celem Bożego planu jest zawsze miłość. Choć możemy w to wątpić, tak jest naprawdę. Afirmacja na kwiecień dla Was. Wahanie oddajemy Bogu i aniołom. Pewność jest naszą drogą. No przepiękna energia dla Was, drogie baranki, na kwiecień, na ten Wasz urodzinowy miesiąc. No oczywiście wiem, że też są też baranki marcowe i też dla Was oczywiście jak najbardziej wszystkie te życzenia się tyczą, także jak najbardziej. Okej, no dobrze, zobaczmy, co tutaj karty pokażą. Czego tutaj tak warto być pewnym? Jakie energie, jakie potencjały dla osób spod znaku barana, słonecznych baranów, ale też osób, które w znaku barana mają ascendent lub księżyc, Marsa lub Wenus. Też, kochani, to jest czytanie dla Was. No i zobaczmy. Barany, kwiecień 2022 roku. Okej. Główna energia, karta maga. Świetnie. Przeszłość,
kapłan. Przyszłość, dwójka buław. Co będzie wam pomagać? Karta wieży. Co może przeszkadzać? Siła. Wpływy zewnętrzne. 10 mieczy. Wpływy ukryte. 5 mieczy. Oczekiwania lub obawy. Trójka kielichów i rezultat albo rada. Rycerz kielichów. No ciekawe. No dobra, kochani. Z przełożenia rycerz buław. Wasz rycerz. Czyli przede wszystkim w czas kwietnia będziecie wchodzić z impetem, bym powiedziała, jeszcze pod spodem macie słońce. Słońce też jest kartą pewności, jak najbardziej, więc tu, jeżeli macie jakieś plany, to rzeczywiście warto je realizować. Warto jest też w ogóle wiele rzeczy zaplanować tak dosyć śmiało, tak bym powiedziała. I energia tutaj, będziecie mieć power. Jedyną taką radą wynikającą z rycerza buław, ważne jest, żeby uważać, żeby nie był to słomiany ogień tak zwany. Więc dobrze jest sobie też wszystko rozplanować. Główną kartą całego miesiąca, najważniejszą kartą w całym rozkładzie jest karta maga. Jest to karta bycia twórcą, tworzenia swojej rzeczywistości. Więc ważne jest, co macie na myśli, co na czym się skupiacie, bo to też jest bardzo ważne, zwłaszcza, że to, co będziecie myśleć, to, na czym się będziecie skupiać, to będzie się tak jakby w waszym życiu materializowało. Więc wybierajcie myślenie o tym, czego chcecie, a nie skupianie się na tym, czego nie chcecie. To jest tutaj bardzo ważna rzecz przy karcie maga, dlatego, że mag ma moc twórczą, stwórczą. I w tym momencie, na czym się skupia, to tworzy w swoim życiu. Więc jeżeli czegoś naprawdę chcesz, to skupiaj się na tym, jak to zrobić, na wszystkich procesach. Włóż już w to energię, zacznij działać, prawda? A wtedy to po prostu pójdzie. Także bardzo, bardzo fajna energia tutaj na cały miesiąc się dla was pokazała. Bo jest to właśnie takie poczucie wewnętrznej mocy i stwórczości. Także bardzo, bardzo dobrze. W karcie przeszłości mamy kartę kapłana i ta karta sugeruje, że być może w ostatnim czasie, może w ostatnich miesiącach lub tygodniach, może poświęciliście większą uwagę na słuchanie osób, które były dla was jakimś autorytetem, może jakieś pobieraliście nauki, może sami się też uczyliście, bo też czasami tak jest, że teraz mamy takie wspaniałe właśnie narzędzia w postaci internetu i tak dalej, że czasami więcej człowiek się dowie i nauczy, sam studiując jakiś temat, który go interesuje, niż na jakiejś uczelni. No niestety takie mamy czasy teraz. Także może tak było, że jakieś informacje do was doszły, które was zbudowały, które pomogły wam, które wsparły was, też poszerzyły po prostu waszą świadomość. I do tego karta kapłana też, oprócz tego, że może mówić jakiejś konkretnej osobie w waszym życiu, która takim autorytetem być może dla was była, lub osobie, której do końca może fizycznie nie znacie, bo też tak może być, że przez internet na przykład. Więc ktoś tutaj, ktoś lub jakaś idea, jakaś wiedza, która do was spłynęła, dała wam właśnie, przybliżyła was do tej mocy stwórczej. I ja mam takie wrażenie, jakbyście po prostu mieli takie błogosławieństwo z nieba, błogosławieństwo z góry, taki glejt potwierdzający, ta właśnie ta pewność, tak jakby, żeby działać, żeby iść do przodu. I tak po prostu będzie. Tak tutaj się będzie działo u was w kwietniu. Macie dwójkę buław, która mówi o tym planowaniu właśnie. To jest czas, to jest bardzo dobry czas dla was, bo to jest pierwszy miesiąc waszego nowego roku urodzeniowego, prawda? Więc dobrze jest sobie zaplanować mniej więcej cały rok, pomyśleć, czego bym chciała, prawda?
Może niektórzy z Was też w ogóle w kwietniu będą planować jakieś wyjazdy, jakieś podróże lub po prostu działania, które mają do zrobienia. I też ta karta mówi, że dobrze jest działać według jakiegoś ustalonego planu, mieć jakąś taką logistykę opracowaną. Dodatkowo też dwójka buław jest kartą nowych możliwości, więc bardzo możliwe, że właśnie takie nowe możliwości się pojawią wraz z tą twoją taką świadomością, wyższą świadomością, z takim większym zrozumieniem. Twoje zrozumienie będzie większe, więc też może zaczniesz zauważać nowe możliwości i je po prostu wykorzystywać. Wtedy będziesz tworzyć swoje życie na nowo. Więc bardzo, bardzo dobra karta. Co będzie pomagać? Tu mamy kartę wieży. Karta wieży na tej pozycji będzie mówiła, żeby niszczyć to wszystko, pozbywać się tego wszystkiego, co niepotrzebne w twoim życiu. Więc dla jednych ta karta może oznaczać zrobienie super gruntownych wiosennych porządków. Wywalenie wszystkiego starego, co już się nie nadaje, co jest na tak zwany drucik, prawda? Co się trzyma dlatego, że a może to kiedyś naprawię, albo może jeszcze wejdę w te dżinsy na przykład. No tutaj jest gruntowne posprzątanie. Gruntowne posprzątanie tego wszystkiego w swoim życiu, co już nie służy. Trzeba zrobić miejsce na nowe. Tutaj idą nowe rzeczy. Tworzycie nową rzeczywistość w swoim życiu. Więc żeby to mogło po prostu się tak jakby zaszczepić w waszym życiu, to trzeba zrobić na to miejsce. To jest tutaj, myślę, bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim też ta karta dodatkowo radzi tutaj, żeby się nie bać, żeby nie bać się robić radykalnych rzeczy, radykalnych cięć. Nawet i jeśli chodzi o jakieś sytuacje, powiedzmy, czy w relacjach, czy uświadomieniu sobie na przykład, że nie muszę kolejny raz iść na jakieś powiedzmy imieniny do jakiejś cioci, której nie lubię, tylko dlatego, że tam muszę iść, nie? No, trzeba umieć też wybierać pewne rzeczy, żeby nie udawać, żeby żyć w prawdzie. Myślę, że to czasy, żeby żyć w prawdzie, już właśnie nadeszły. Tu już nie ma co oszukiwać się, siebie samych. Szkoda czasu po prostu na to. Tutaj trzeba mieć tę pewność, o której mówi karta anielska dla was. Żeby żyć też właśnie w zgodzie ze swoją prawdą. Dlatego myślę, że takie generalne porządki u was tutaj będą bardzo, bardzo korzystne. I ważne jest, żeby się nie bać tego robić. Żeby się byle czym nie przerażać, żeby nie żyć w lęku. To jest tutaj też bardzo ważna informacja płynąca z karty wieży. Co może wam przeszkadzać? No i tutaj macie kartę siły. Karta siły, ona tutaj pokazywana jest w negatywie, prawda? Bo jest to karta na pozycji, co może przeszkadzać. A siła w negatywie to są wszelkie takie sytuacje, w których myślimy, że nie damy rady. Że jakieś jakby to powiedzieć, nawet takie momenty, w których gdzieś działamy autodestrukcyjnie, czyli niszczymy swoje własne plany, bo się po prostu boimy. Boimy się, czy podołamy, boimy się, co ludzie powiedzą. A tutaj ważną rzeczą jest, żeby ten lęk, prawda, odrzucać, żeby nie wchodzić w niego, nie wkręcać się w niego. Tutaj ważne jest, żeby sobie uświadomić, że dasz radę, że poradzisz sobie. No i myślę, że taką najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o kartę siły w negatywie, to jest właśnie taka świadomość, że lęk, jak pojawia się lęk, to kończy się twoja wolność. I to jest ten moment. W momencie, gdy przyjmujesz lęk za prawdę, to twoja wolność w danej sprawie jest skończona. Bo już jesteś prowadzony poprzez lęk. A lęk nie jest dobrym doradcą. Najlepszym doradcą jest serce, prawda? Więc tu, gdyby ta karta była w pozytywie, to serce by tutaj silnie działało.
A tu mogą pojawić się takie momenty zwątpienia i takiego poczucia takiej niemocy, więc w takich momentach ważną rzeczą jest, żeby to po prostu pokonać, żeby to pokonać siłą swoją, poczuciem pewności. Na przykład, tak jak tutaj było, oddaj wszystkie swoje problemy Bogu i aniołom i miej pewność, że wszystko będzie dobrze. Więc nawet jeśli, jak to się mówi, opadną ci ręce w jakiejś sprawie konkretnej, w jakiejś sytuacji, to nie martw się, po prostu miej pewność, że wszystko będzie dobrze i ważne jest, żeby się nie wkręcać właśnie w takie poczucie, że nie dam rady, że albo właśnie w lęki czy coś takiego. To jest tutaj najważniejsza rzecz. Wpływy zewnętrzne. Jest 10 mieczy. Pewne energie, pewne wpływy zewnętrzne w waszą stronę już się kończą. Mam takie poczucie, że być może albo osoby, albo jakieś środowiska, które do tej pory silnie na was wpływały, już po prostu nie będą miały swojej mocy na to, żeby mieć na was wpływ. Więc ważną rzeczą jest, żeby w tym momencie zreflektować się i zacząć działać. To jest ta karta maga. Że widząc, że nic tak naprawdę ci nie przeszkadza, działaj. Otwieraj się po prostu, twórz swoje życie. Tutaj ważne jest, żeby zobaczyć, że te blokady, które gdzieś kiedyś były, prawda, one teraz już będą pękały. Już ich po prostu nie będzie. Więc ważne jest, żebyś nie popadał w jakieś takie destrukcyjne klimaty. Drogi baranku, macie piątkę mieczy na pozycję ukrytych wpływów. Ja to widzę jako taki właśnie konflikt wewnętrzny. Nie widzę tego raczej, bo tutaj, znaczy nie widzę tego jako konflikt z kimś, dlatego że tu jest karta 10 mieczy. W 10 mieczy wpływy zewnętrzne nie mają mocy, po prostu. A tu ewidentnie jest konflikt wewnętrzny, czyli. Czy ja sobie poradzę? To jest karta obok tej odwróconej, znaczy odwróconej, no, karty siły, która jest na pozycji negatywnej, co przeszkadza. Więc ważne jest, żeby nie pozwolić sobie dywagować zbyt długo nad tym, czy mogę, czy nie mogę. Po prostu trzeba robić, działać i zawierzyć siłom wyższym, że będą cię wspierać, będą ci pomagać. Tutaj ważne jest, żeby działać, żeby tworzyć. Żeby skupiać się na tym, co chcesz zrobić. Nie martwić się, jak to wyjdzie, wyjdzie czy nie wyjdzie, dam radę, nie dam radę. Tutaj trzeba iść na pewniaka. Tutaj trzeba iść na pewniaka po prostu. No. Oczekiwania lub obawy. No, liczycie po prostu na sukces. No, trójka kielichów to jest karta świętowania jakiegoś sukcesu, więc też dobrych kontaktów z ludźmi, więc to też będzie zależało tutaj od ciebie. Na ile ty się otworzysz, żeby powiedzieć życiu tak. Mam pewność, mówię życiu tak, działam, otwieram się śmiało na plany i nie boję się w ogóle niczego. No i kochani, na końcu, jako rada i rezultat, jest rycerz kielichów, więc dla osób, które na przykład zakończą jakieś swoje sprawy, dawne sprawy uczuciowe, i teraz będą mogły wyjść do przodu. Tutaj pokazuje się szansa na spotkanie no, osoby bliskiej sercu lub otworzenie się na kogoś nowego, prawda? Jeśli chodzi o sprawy takie no, niezwiązane z relacjami, mówię tutaj w sensie. Niezwiązane z uczuciami takimi typowymi w relacjach, to rycerz kielichów oznacza, że osoba, czyli tutaj wy, planując, otwierając się na nowe możliwości, jesteście w stanie prowadzić swoje serce ku spełnieniu, ku upragnionym celom. Cokolwiek by to nie było, prawda? Czy to będzie wasza praca zawodowa, czy to będzie jakaś pasja. Czy to będą jakieś towarzyskie rzeczy, prawda? Różne rzeczy. No i oczywiście też, no, rycerz kielichów też może to być po prostu nowy partner. Nowy albo, no raczej w rycerzu kielichów to się raczej pokazuje nowy. W każdym razie ukochany, tak zwany. Więc też tak może być. Ale rycerz kielichów też oznacza po prostu podążanie za sercem. Podążanie za tym, czego pragnę. Więc myślę, że
Tak, patrząc szerzej na ten rozkład, skracając go, to bym powiedziała tak, że kwiecień dla Was, drogie baranki, będzie czasem, w którym otworzycie się na spełnianie jakiegoś marzenia, pragnienia, weźmiecie się za konkretne działanie. Myślę, że w ogóle możecie mieć sporo sił, jeśli nie będziecie wprowadzać elementów takich właśnie destrukcyjnych tutaj, z tego takiej niewiary w siebie, poczucia niemocy i takich dywagacji tego typu. Jeśli nie będziecie się bać, jeśli zrobicie gruntowne porządki w swoim życiu, otworzycie się na nowe możliwości, to już wchodząc w kolejny miesiąc, w maj, będziecie mieć takie poczucie takiej lekkości i takiego bardzo przyjemnego efektu na sercu, tak właśnie w przestrzeni serca, takiego poczucia, że robię to, co lubię, cieszę się, jestem otwarta, jestem pełna nadziei, prawda? Albo pełen nadziei, prawda? Że to, co tworzę, to, co wyrażam, to, co dla mnie jest ważne, przychodzi do mnie, dostajesz feedback od wszechświata, że to działa, że to, co ta energia, która została włożona, prawda, w twoje, którą włożyłaś, drogi baranku, w swoje życie, ona będzie przychodziła do ciebie jako ten element zwrotny. I będziesz mieć świadomość, że rzeczywiście będzie co świętować. Będzie co świętować. Ja myślę, że to będą dopiero na razie takie poczucie, że jestem w torach tutaj, prawda? Że wskoczyłam w odpowiednie tory. A to już często bardzo dużo daje, bo to już jest większe takie poczucie bezpieczeństwa. Więc myślę, że warto jest, kochani, naprawdę pomyśleć, czego pragnę, co chcę stworzyć w swoim życiu. Nie żyć tutaj tak, żeby było jako tako, tylko naprawdę coś pomyśleć, coś zaplanować i zacząć to krok po kroku realizować. Według konkretnego planu. Myślę, że to może Wam bardzo, bardzo pomóc. Myślę, że też Wam może dać taką satysfakcję, taką wewnętrzną, wspaniałą satysfakcję. Tak jak twórca, powiedzmy, który maluje obraz, no to jest cały w pasji, cały właśnie w takim poświęceniu też dla tego dzieła, które tworzy. A w momencie, jeśli dodatkowo macie tutaj wsparcie sił wyższych, prawda, karta kapłana i tu karta pewności, czyli to właśnie taki, to jest takie właśnie, jakby to powiedzieć, taki klucz gdzieś tam z góry dla Was, że ten wysiłek Wam się po prostu opłaci. To Wam się po prostu opłaci. No. Więc ja myślę, że kwiecień może być dla Was naprawdę bardzo, bardzo dobrym miesiącem, pod warunkiem, że będziecie skupieni na tym, na czym Wam naprawdę zależy. Wtedy pewne sprawy będą się układały jak trzeba. Oczywiście zwróćcie uwagę też na zrobienie tych porządków. Na pokonanie też jakiegoś takiego negatywnego, przelęknionego myślenia. To tu, ja wiem, wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja obecnie, więc, ale to jest karta na pozycji, co będzie pomagać. Więc być może wykorzystaj nawet to, że jesteśmy w takiej sytuacji niepewnej, w pewnym sensie niepewnej, prawda? Żeby ten lęk właśnie pokonać, żeby nauczyć się słuchać swojego serca i mieć mimo wszystko taką pewność w sobie, że to jest czas, gdzie uczę się właśnie nie bać. Że jest mi to dane, taka sytuacja, jaka jest, po to, żeby nauczyć się wierzyć, że wszystko będzie dobrze, nauczyć się wierzyć, że są siły, które czuwają nad nami i pomagają nam. Więc też pokonywać to wszystko. No i to też w różnych skalach, w tej większej skali, w mniejszej, w kraju, na świecie i w rodzinie, i w tym wszystkim, co dla ciebie jest najbliższe. W różnych skalach. Więc warto też na to zwrócić uwagę. No, także patrzcie, kochani, do przodu. Patrzcie do przodu i spodziewajcie się dobrego.
a wtedy dobre do Was będzie przychodziło, bo tak to działa. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wspaniałego kwietnia. Niech to będzie dla Was naprawdę, naprawdę, kochani, wspaniały miesiąc. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!